Iwan Ersant przed KSW 67. Zmiana rywala na dwa dni przed galą. Powiedz, jak się na to zapatrujesz, co sądzisz o swoim nowym rywalu przede wszystkim? Hello, Ivan. There was the opponent change 2 days ahead of the fight. How do you feel with that? It is a little bit surprise. I was looking forward to put the one loss to the Hassan Mejir score, but people were so interesting in that fight, and this is something different, but very interesting fighter also, very dangerous, and maybe even more interesting for the fans because he's a stand-up guy, and I think it will be great fight. Mm-hmm. No oczywiście jestem troszeczkę zaskoczony, czasami tak bywa w świecie MMA. Ja bardzo byłem zdeterminowany, żeby tą pierwszą porażkę Hasanowi Mejirowi zapewnić w jego rekordzie dotąd niepokonanym, no ale stało się jak się stało, natomiast ludzie byli bardzo zainteresowani tym zestawieniem i to mogła być interesująca walka. Jednak teraz mój nowy oponent to jest również bardzo fajny zawodnik i on się wywodzi ze stójki, także to też może być interesujące. Interesujące starcie. No, obu twoich rywali bardzo ciekawych. Pierwszy faktycznie niepokonany, zero w tym rekordzie. Powiedz, natomiast ten nowy rywal, 12 nokautów na 14 wygranych walk. Czy gdzieś tam jest to dla ciebie troszkę, nie wiem jak to nazwać, ale uważasz, że może to być jakieś zagrożenie? Mm-hmm. Your new opponent in his record out of his 14 wins, 12 are KOs. So do you think it's a kind of danger for you? Yes, I think he never gone after the first round, so very aggressive fighter, very dangerous fighter, and very, very like heavy punches, and I must be careful in the first round. I think, I don't think he's well prepared as I am, because he didn't have the full camp, so that's the big advantage for me, but I must play smart for the beginning, and I like to stand and bang, but this time I must be a little bit smarter and watch out for the first few minutes, and I think I'm good. Mm-hmm. Tak, oczywiście, myślę, że jest bardzo groźnym przeciwnikiem. Zdaje się, że chyba żadna jego walka nie wyszła poza pierwszą rundę, więc no, to coś pokazuje. Natomiast myślę, że będzie trochę gorzej przygotowany ode mnie, bo nie miał pełnego obozu przygotowawczego. Natomiast jest bardzo agresywny, idzie do przodu, jest silny i stanowi duże zagrożenie, więc oczywiście muszę być rozsądny i muszę dobrze ułożyć sobie mądrze to, jak będę się zachowywał w klatce, i myślę, że tak właśnie zrobię. Co prawda twój rywal dopiero debiutuje w KSW, natomiast jest dość doświadczony, walczył również w Dana White Contender Series, więc czy to gdzieś robi na tobie wrażenie? Mm-hmm. Although your new opponent haven't fought for KSW so far, he has a very nice experience, for instance, fighting in Dana White Contender Series. Is it impressive for you anyhow? It's not impressive because he didn't get a W, but he had a very strong opponent, and I could see some good things from him in the first few exchanges, and he has good quality. So nothing impressive because he fought for the UFC contract, but I respect some of his skills. Mm-hmm. To nie jest tak, że jakoś niesamowicie mi on imponuje, że miał szansę walczyć o kontrakt w UFC, natomiast miał bardzo dobrego przeciwnika i miał fajne pierwsze kilka wymiany, bo śledziłem to, więc nie jest to nic, co mi szczególnie jakoś imponuje. No, on też nie zdobył tej wygranej, także to też mówi samo za siebie. Natomiast ja szanuję każdego zawodnika, jego też. Znaczy, jak na wagę półciężką przystało, mówiłem o tych 12 nokautach, to jest ta walka z kategorii, żeby lepiej nie mrugać? When it comes to those KO ratio and being in heavyweight, do you think it's that kind of fight that we don't want to blink? Yes, I think this one is going to be from the first second, like it could be heavy exchanges. We will see. If I'm I feel in danger, I will not back up for sure. Mm-hmm. So you can expect real fireworks from the first second. Mm-hmm. Tak, myślę, że to jest właśnie walka z tego gatunku i myślę, że ja nie będę pozostawał dłużny, jeżeli ja poczuję, że jestem w niebezpieczeństwie, więc możecie na pewno spodziewać się fajerwerek i bardzo mocnych uderzeń.
No, też ciekawa sytuacja w twojej kategorii wagowej. Ty w KSW przegrałeś tylko z Tomkiem Narkunem, który niedawno ten pas stracił. Powiedz, czy w takim razie chciałbyś gdzieś rewanżu z Tomkiem, bądź może walki z nowym mistrzem? There are some changes in heavyweight roster. As you may know, that Narkun is the only one that you've lost to before in KSW. And now he has also a loss. He lost the belt. So would you like to face him again maybe in the future? I can see that you would. Yes, I would. And I already told the KSW staff that I will call him out after this fight. I believe I'm a better fighter at that moment, at that time. Many things in my head are not on the right place, but next time he will face a different opponent. So I feel I'm better, much better fighter than him, and I think Ibrahim now shows some of his weaknesses, and that's what I knew before our first fight, but I didn't do it well. Mm-hmm. So he was better that night, but I would like to test myself against him once more. Right. Tak, oczywiście. Ja ogólnie uważam, że jestem lepszym zawodnikiem od Tomka. Po prostu wtedy mi się nie powiodło, trochę nie zagrało kilka rzeczy ode mnie. Myślę, że Ibrahim Chuzigajew pokazał kilka słabości Tomka, które można teraz wykorzystywać. Także ja zapowiedziałem już całemu personelowi KSW, że po tej walce na pewno wyzwę Tomka do walki, więc bardzo chętnie przetestowałbym się jeszcze raz z nim w klatce. Czyli rozumiem, że następną walkę będziesz właśnie chciał stoczyć z Tomkiem i czy to będzie taki potencjalny title shot? Mm-hmm. Do you believe it would be a title shot if you face Tomek? Oh, I don't know what is with the Ibrahim, but I'm ready. I would like to do, if they want rematch, I would like to face Narkun for sure. Mm-hmm. So it will be for the title, that's only bonus. Nie wiem tak naprawdę, jaka jest sytuacja z Chuzigajewem, natomiast jeżeli zestawią mnie z Tomkiem, czego ja bardzo chcę, czy ta walka będzie miała status walki o pas, czy nie, na pewno chciałbym, żeby do rewanżu doszło. Tu trochę mój błąd, chciałem zapytać właśnie, czy ta walka z Tomkiem będzie tą, która decyduje, kto zawalczy o pas, czy to z Ibrahimem, czy kto wtedy będzie mistrzem. Okay, I would like to apologize for the mistake, because that was my aim, what to ask for, that the status of the title shot, if it's worth it or not. But you clarified. Yes. Mm-hmm. No to powiedz, co sądzisz też o nowym mistrzu i mówisz o tym, że ujawnił te kilka słabości Tomka, czy uważasz, że to jest kolejny gdzieś tam pretendent, żeby ten pas dłużej trzymać? Mm-hmm. Your thoughts on Chuzigajew as the champ and as the fighter himself? I couldn't say I was impressed with either performance of Narkun and Ibrahim. Ibrahim was very good in the beginning of the fight, in the very first two rounds, but after that Narkun is like a little bit going after him, and Ibrahim showed some weaknesses, and he's fast, he's aggressive, but nothing I didn't see on the training or even in the fight, so I believe I could beat him also. W tamtej walce żaden z zawodników, ani Ibrahim, ani Tomek, nie pokazali czegoś, co mnie jakoś super zachwyciło lub zaskoczyło. Oczywiście Ibrahim obnażył pewne braki Tomka. Widzimy też, że jest agresywny i że jest bardzo szybki, ale to nie jest to, czego ja mógłbym, czemu nie mógłbym ja stawić czoła, i myślę, że też poradziłbym sobie z nim. Także dobry zawodnik, ale myślę, że mam papiery ku temu, żeby go pokonać. Jeszcze zanim włączyliśmy kamery, rozmawialiśmy tutaj chwilę o tej wadze, catchweight 96 kilo, więc chyba nie miałeś za dużo do zbijania. Okay, when it comes to the weight cut, I suppose it was pretty easy as we have the catchweight. Yes, today I'm already on the perfect weight. I could weigh in today, but I will wait until tomorrow. Yes, I make weight pretty easy even for 93, so this is a piece of cake for me. Tak, ja już mam wagę tak naprawdę gotową dzisiaj, ja mógłbym się ważyć dzisiaj, to nie jest dla mnie problem, ale nawet jeżeli chodzi o 93 kg, to nie jestem zawodnikiem, który ma jakieś problemy z robieniem wagi, także dla mnie to jest bułka z masłem. No to na koniec powiedz w takim razie, czy skoro waga już zrobiona, to z okazji dzisiejszego święta w Polsce jakiś pączek wleci. Mm-hmm. So if your weight is already on point, would you be able to taste one of our donuts? No donuts... Maybe tomorrow. I must check with my nutritionist if right. He's okay with that. But just to like
I have to say respect you. Maybe he will allow me. All right. Muszę to skonsultować oczywiście z moim dietetykiem, natomiast jeżeli tak z czystego szacunku, żeby zdegustować tylko to, myślę, że mógłbym spróbować. Na pewno nie dzisiaj, w każdym razie może jutro. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo i w takim razie powodzenia w klatce. Thank you so much and we are keeping our fingers crossed for your performance on Saturday. Thank you very much. Thank you. Thank you.